Jak bumerang wraca sprawa remontu pływalni przy szkole podstawowej nr 10 w Suwałkach, tym razem za sprawą interpelacji radnej Anny Ruszewskiej. Radna przypomina w złożonym dokumencie, że w tegorocznym budżecie miasta zaplanowano środki na remont obiektu. W pierwszych dniach marca bieżącego roku miasto ogłosiło nawet przetarg na modernizację zaplecza szatniowego szkolnej pływalni. Więcej, w odpowiedzi na to ogłoszenie pojawiła się nawet dość korzystna oferta. Jednak kolokwialnie rzecz ujmując, łeb w sprawie ukręcił koronawirus, a dokładniej obawa przed nieznanymi skutkami ogłoszonej epidemii. Ostrożność nakazała magistratowi podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania. Na dzisiaj stan jest taki, że pływalnia przy szkole sportowej jest zamknięta, a uczniowie zmuszeni są korzystać z kompleksu na Jana Pawła II. Czy istniejąca przy podstawówce pływalnia jeszcze dostanie swoją szansę? Trudno powiedzieć. Radna w swej interpelacji nie wspomina o zapleczu szatniowym tego obiektu. Pisze głównie o Niecce, co każe sądzić, że gruntownemu remontowi należałoby poddać całą pływalnię, a to, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, wiąże się z wydatkiem rzędu 8 milionów złotych.